opadają, czy też może spadają w dół. O tym w szczegółach Damian Kuraś. Inwestorzy przez cały dzień napełniali portfele pieniędzmi, które zarobili na tegorocznej hossie. Od rana indeksy traciły na wartości. WIG 20 spadł o prawie 2,5%, a TechWIG o prawie 2%. Dzisiaj sporo zamieszania wywołała sprawa dokapitalizowania kompanii węglowej. Agencja Reuters, powołując się na wysokie źródło rządowe, poinformowała, że Inwestorzy przez cały dzień napełniali portfele pieniędzmi. Przepraszam, najwyraźniej chochliki ścigają nas w dzisiejszym programie.